przy okazji wizyty naszego przyjaciela Teleranka, który nas nie lubi, chciałam Wam pokazać podziemia miasta Gwiazdy. To jest właśnie to. Tutaj mają takie okrągłe otwory. Oni coś tam nas ściemniali w przewodnikach, ale to nieważne. Zwróćcie uwagę na cegłę i na kształt. To jest to takie półokrągłe i tu z prawej strony jest urwane. Tutaj wszędzie są podziemia. Wszędzie, gdzie tylko okiem nie sięgniecie, ale odkryli dla picy tylko to. Kiedyś to było bardziej pozamykane, teraz widzę trochę lepiej widać. Podejdziemy to tam od drugiej strony. Oczywiście schodzi to bardzo głęboko. Tam jest szyba. Nie interesuje się człowieku, bo wszystko jest na kłódkę. I tutaj takie coś schodzi. No i dalej nic nie ma, ale to widać, że to jest jakiś metr poziomem gruntu. To sklepienie. Trochę przypomina mi cegielnię, wiecie? Byłam kiedyś w cegielni takiej. Ona miała podobny wygląd, więc nigdy nie byłam tam w środku. No, trzeba pójść z przewodnikiem i tak dalej. Teraz zobaczymy od drugiej strony. Takie coś. No i to jest taki tunel i to się ciągnęło daleko. To obecnie jest w ruinie. Tam daleko zamek z bastionami, a tu wejście do podziemnego miasta. Taki zamaskowany odpływ z miasta pod ziemią. Czasem tutaj wypływa woda z deszczówki. Zobaczcie, jak to jest porządne, nie zrobione, żelizne. I jest jeszcze to drugie. Ale nie wiem, czy mi się woda wejść, bo dzisiaj jest wysoka woda. Jak widać, dzisiaj bez kaloszówki nie wejdziemy. Zobaczcie, to jest betonowe, tak? To jest nowe, tam w głębi jest cegła. Piękna, piękna cegiełka, kiedyś tam łaziłam. Można tutaj wejść spokojnie do kanału, chyba że zaplombowali, co jest możliwe. W remoncie, żeby tam nikt nie zrobił. Ale tamtędy można się dostać do kanału pod ziemią. I to leci przez całe miasto, mniej więcej na poziomie rzeki, tak? Czyli na poziomie wylotu Wisły, więc tam jest labirynt. Wygląda to inaczej niż kiedy tu byłam ostatnim razem, no ale Warszawa się zmienia, podziemia się maskują, ale nie znikają. Co tam jest w środku? Nie będzie widać. Nie będzie widać. Trudno. Myślałam, że tu wejdziemy, ale już niestety innego. Patrzyłam, że tu jest jeszcze jakieś wejście, bo kiedyś chyba było jeszcze jedno. Znowu mamy wejście do podziemnego miasta. Skoro jest studzienka, to znaczy, że są kanały. Skoro są kanały, to pewnie są też inne rzeczy. Na przykład tutaj, o, mamy takie dziwne coś na horyzoncie. Znaczy dwie rzeczy tak naprawdę. Jedna to jest zdrój, tam dalej, takie cyglane. A my podchodzimy najpierw do tego bliżej. Ciekawe, co to jest. Może jakiś zamaskowany schron, albo po prostu wejście techniczne. O, bo tutaj mamy zaczepowane takie coś. I tutaj też. I mamy wentylację. No i tak. A tam mamy zdrój. I znowu jest tak jakoś nisko. I on ma swoje podziemia. Teraz tam pójdziemy i zobaczymy. Taki neogotyk trochę, co? Wygląda jak szczyt wieży zamkowej. Tego. Jakiś park przejechał. W sensie myśliowa albo inny kolor. Dobra, idziemy dalej. Ostatnio nasi milesińscy tacy nerwowi trochę. No niektórzy są sympatyczni. Co my tu mamy? Mamy tu źródełko. Ale zobaczcie, źródełko za kratami, żeby przypadkiem ktoś się nie napił zdrowej wody, tak?
Ale jest. Zobaczcie, tam jest w dół taki kanał. To jest właśnie kanał połączony z tym, co widzieliśmy wcześniej. No dobra, skąd się bierze ta woda, co? Zastanawiacie się? No tu jest takie coś. Jesteśmy blisko Cytadeli. W ogóle wokół jest masa takich źródełek, ale nie wszystkie są dostępne. Powiedzmy, że to jest, ale jeżeli chcecie się napić wody ze źródełka, to niestety musicie wziąć pod uwagę, że tu jest trochę śmieci i ona się nie do końca nadaje już, ale z tej strony ona płynie. Płynąca woda lepiej się nadaje do picia, tylko widzicie, jest krata, więc trzeba mieć coś tu na długim kiju. Czyli bierzemy srebrną taśmę, przyczepiamy do kija, kij wyciągamy głęboko, nabieramy i pijemy. No więc strasznie skomplikowane, ale co robić, co robić? Jaka to jest piękna cegła, zobaczcie. Ach, może nie widać. Ciemno tu jest. Ale jest naprawdę piękna cegła. A tu jest taka kamienna tablica. I tutaj są różne napisy. Przede wszystkim jest napisane Stanisław Augustus pro i rano muszę w domu przeczytać, strasznie niewyraźnie jest. Chyba prostipendo, pół, jak to mówi nasz ciociel Radomenes. Sprawdzimy to. Nie, on to inaczej nazywa, nieważne. Anno MDCCIXXI. Jest pierwszy. 1700. No, młode to nie jest. Młode to nie jest. Wydaje, jakby było na logotypie, ale z pozorem jest dosyć stare. Prawdopodobnie tamta płyta jest ze starszego stroju, a tu jest już taki po remoncie nowy i przerobiony. I się często zdarza w tym mieście. Ale ten dół jest raczej oryginalny. W sensie te cegiełki tam. Ja trochę tynk odpadł i widać. Cegiełka ładna. Teraz wszystko z betonu wylewają. O, wejście do podziemi. Ciekawe, co tam jest. Zajrzymy do dziurki. No dobra, co my tu mamy? Mamy tu dziurę. Czy ja mam latarkę? Oczywiście nie mam latarki. Ale to się da załatwić. Dobra, mamy trochę świecidełka. O, jak tu ciepło jest. Nic nie widać. Bo strasznie wieje. Bo mamy tutaj metalową rurę, taką jakby. I tam mamy tunel. I to jest prawdopodobnie jeden z tych tuneli, o którym mówiłam, którymi biegał mój dziadek. O, i on leci nie wiadomo dokąd. Przez całą Warszawę. I prawdopodobnie łączy się z kanalizacją. Tylko niestety słabo. On jest taki. Widzicie? To są cegły. Także on jest z bardzo ładnej i porządnej cegły. I takie tunele są pod całą Warszawą. O. W środku jest strasznie zapylone. Wrota piekieł dosłownie. I dużo śmieci. Gdzieś tam pewnie jest zaczopowany, ale tu jeszcze można zajrzeć.